Program Rodzina 500+ przyniósł obecnej partii rządzącej duże poparcie. Dzięki niemu wiele rodzin po spełnieniu odpowiednich warunków może ubiegać się o dodatkowe świadczenia na dzieci. Rządowy projekt wywołał jednak spore kontrowersje i temat ten regularnie pojawia się w debacie społecznej. Część osób uważa, że powinien on zostać zlikwidowany. Nie jest tajemnicą, że program Rodzina 500+ pochłania wiele pieniędzy z państwowego budżetu. Budzi to wiele kontrowersji wśród wyborców, którzy uważają, że Polska nie jest krajem na tyle rozwiniętym gospodarczo, aby umożliwiać pobieranie takich świadczeń. Niektóre osoby zwracają także uwagę na fakt, że program nie jest odpowiednio monitorowany. Przez brak kontroli część pieniędzy przeznaczana na 500+, pobieranych z kieszeni podatników, nie zostaje wydana zgodnie z zaleceniami, a nawet może doprowadzać do pogłębiania się patologii w rodzinach najuboższych, szczególnie dysfunkcyjnych. Obecnie pojawiły się też dodatkowe okoliczności. Eksperci w związku z podjętymi krokami w walce z pandemią, spodziewają się nadejścia głębokiego kryzysu ekonomicznego. Czy waszym zdaniem projekt Rodzina 500+ powinien być kontynuowany?